Czy ty również, jak miliony Polaków, chodzisz po sklepie spożywczym jak zaprogramowany robot i zawsze kupujesz to samo, czyli biały chleb, masło, margarynę, cukier, herbatę, wędliny, biały ser i coś słodkiego na deser? Czy twój obiad to wciąż schabowy, mielony, ziemniaki i surówka, a kolacja wygląda jak śniadanie, tyle że jedzona jest w porach wieczornych? Jeśli tak monotonnie skonstruowana jest twoja dieta, to istnieje spora szansa, że urośnie ci brzuszek, do drzwi zapuka cukrzyca lub też nadciśnienie lub też inne choroby, a ty będziesz do końca życia zastanawiał się, skąd u ciebie to złe samopoczucie, przewlekłe choroby i otyłość. Dlatego w dzisiejszym filmie przedstawię państwu te produkty spożywcze, które zapewne większość kupujących omija, a które są prawdziwą skarbnicą zdrowia. Włączenie ich do diety pozwoli lepiej chronić zdrowie i zmniejszyć ryzyko pojawienia się chorób przewlekłych. Chciałbym zaznaczyć, że dzisiejszy film powinien być taką jaskółką, która zwiastuje zmiany w naszym kulinarnym świecie. Chciałbym zachęcić państwa do zmian małymi krokami. Chciałbym zainspirować wynikami badań naukowych na temat produktów, które dziś dla państwa opisałem, aby, miejmy nadzieję, małymi krokami dokonywać zmian, coraz większych, by spokojnie patrzeć w przyszłość. Zdrową przyszłość, bez chorób. Sprawdźmy zatem listę 10 najzdrowszych produktów w mojej subiektywnej bądź co bądź ocenie, których nie może następnym razem zabraknąć w państwa sklepowym koszyku. Włączmy je sukcesywnie do naszej diety i zmieńmy naszą dietę, a tym samym nasze ciało na zdrowsze. Jakie zatem klejnoty kryją się na sklepowych półkach? A pierwszy punkt naszej dzisiejszej listy poświęcę oliwie z oliwek. Jej prozdrowotne właściwości są bardzo liczne, ale skupię się na jednej z tych najważniejszych. Przechodząc do sedna. Oliwa z oliwek to idealny produkt dla osób, które chcą cieszyć się zdrowiem serca jak najdłużej. O jej pozytywnym wpływie na nasz układ krążenia rozpisuje się tysiące badań naukowych. Dosłownie tysiące. W jednym z nich możemy przeczytać, że spożywanie zaledwie 20 gramów oliwy dziennie, czyli około 4 małych łyżeczek, zmniejsza ryzyko rozwoju chorób układu krążenia i śmiertelności z jakiejkolwiek przyczyny. Ten fascynujący, ochronny wpływ na serce oliwa zawdzięcza związkowi o nazwie oleokantal, który zmniejsza wszelkie stany zapalne, obniża poziom tak zwanego złego cholesterolu, a także obniża ciśnienie krwi. To wszystko razem wzięte przyczynia się do zmniejszenia ryzyka rozwoju chorób serca. Tutaj ważna wzmianka. Jeśli chcecie państwo w pełni skorzystać z jej cennych właściwości, sięgnijcie państwo po oliwę z pierwszego tłoczenia, najlepiej taką w butelce z ciemnego szkła. Ciemne szkło chroni substancje w niej zawarte przed deaktywacją przez słońce. Idźmy dalej i sprawdźmy, co jeszcze powinno wylądować w państwa koszyku, jeśli chcecie zadbać o swoje zdrowie. Na zakupowej liście nie powinno zabraknąć orzechów. Gdybym miał polecić konkretne rodzaje, wśród nich na pewno znalazłyby się orzechy włoskie. Pytanie dlaczego? Ponieważ są one sprzymierzeńcami naszego mózgu i ponownie układu sercowo-naczyniowego. Podobnie jak królowa oliwa z oliwek, obniżają one poziom złego cholesterolu, redukują ciśnienie krwi, a także poprawiają funkcję śródbłonka, czyli wewnętrznej ściany naczyń krwionośnych, oraz wspomagają walkę ze stanami zapalnymi i stresem oksydacyjnym. To działanie orzechy włoskie zawdzięczają m.in. kwasowi elagowemu. A do naszej puli orzechów dorzuciłbym jeszcze orzechy brazylijskie, które wspierają pracę naszej tarczycy. Dlaczego orzechy brazylijskie wspierają pracę tego gruczołu? Ano dlatego, że stanowią prawdziwą skarbnicę selenu, który łagodzi przebieg wielu chorób tego narządu, włączając w to chorobę Hashimoto i chorobę Basedowa. A jakie orzechy umieściłbym na trzecim miejscu naszego podium? Odpowiedź brzmi pistacje. Przypomnę, te orzechy, mówiąc kolokwialnie, pomagają z zaburzeniami erekcji. A jeśli chcecie państwo poznać więcej naturalnych sposobów na poprawę potencji, to zachęcam do obejrzenia jednego z moich ostatnich filmów. Oto jego miniatura. Zanim przejdę dalej, dam państwu tylko wskazówkę, aby kupować orzechy w szczelnie zamkniętych paczkach, ponieważ te na wagę nie zawsze są dobrze przechowywane i przede wszystkim świeże. Przejdźmy do kolejnego punktu.
Czy podczas zakupów często zatrzymujecie się Państwo przy półce ze słodyczami, tocząc ze sobą taką wewnętrzną walkę, żeby tak przypadkiem czegoś sobie ukradkiem do kosza nie wrzucić? Jest taka pozycja na tej liście, którą z czystym sercem możemy wrzucić do kosza. Tym wyjątkowym produktem jest gorzka czekolada o wysokiej zawartości kakao. Bo im wyższa zawartość kakao, tym więcej flawonoidów i minerałów otrzyma Państwa organizm. Gorzka czekolada nie tylko poprawi pracę serca, ale wesprze również funkcje poznawcze, a w tym pamięć i uwagę. Ponadto gorzka czekolada przyjdzie Państwu z pomocą przy obniżonym nastroju. To wszystko dzięki przyzwoitej zawartości magnezu i rekordowej ilości antyoksydantów, których kakao jest nośnikiem. Zanim jednak wrzucicie Państwo tabliczkę czekolady do swojego koszyka, to koniecznie zweryfikujcie jej skład. Ważne, żeby zawierała co najmniej 70% kakao i była pozbawiona sztucznych słodzików. Zatem kontynuujmy nasze wirtualne zakupy i przejdźmy do działu z warzywami. Zatrzymując się tam, warto sięgać po pomidory. A gdybym miał wybrać jedną grupę osób, która szczególnie skorzysta na ich regularnym spożywaniu, na pewno byłyby to osoby, które borykają się z nadciśnieniem. Dlaczego? Ponieważ są obfitym źródłem potasu, czyli pierwiastka, który obniża ciśnienie krwi, ponieważ rozszerza łożysko naczyniowe. A co za tym idzie, zapobiega wielu chorobom układu krążenia. Warto także zaznaczyć, że pomidory prócz potasu zawierają jeszcze jeden ważny składnik, a mianowicie bardzo silny antyoksydant, który nazywa się likopen. Związek ten wykazuje m.in. działanie przeciwnowotworowe. Oczywiście mowa o oddziaływaniu profilaktycznym, czyli likopen zmniejsza ryzyko rozwoju tych chorób. Według doniesień naukowych, likopen zmniejsza ryzyko rozwoju wielu nowotworów, a w tym raka prostaty, raka płuc, żołądka, trzustki, okrężnicy, jamy ustnej, piersi i szyjki macicy. Idźmy dalej. Co jeszcze powinniście Państwo umieścić na swojej zakupowej liście? Ja osobiście dorzuciłbym jeszcze siemię lniane i bynajmniej nie tylko ze względu na jego korzystny wpływ na nasz układ pokarmowy. Te niepozorne, małe, brązowe ziarenka wspierają nasze zdrowie na wielu różnych płaszczyznach. Jedną z ich wyjątkowych właściwości jest zdolność do obniżania poziomu glukozy we krwi i zwiększania wrażliwości komórek na działanie insuliny, co zresztą potwierdza metaanaliza aż 25 badań. Tę właściwość siemię lniane zawdzięcza m.in. rozpuszczalnej frakcji błonnika pokarmowego, który spowalnia wchłanianie glukozy do krwi. Na włączeniu siemienia lnianego do jadłospisu zyska również nasz układ krążenia, ponieważ obniża ono poziom złego cholesterolu i dodatkowo redukuje ciśnienie tętnicze krwi. A gdy już odejdziecie Państwo od półki z siemieniem lnianym, skierujcie swoje kroki w stronę z produktami śniadaniowymi. Znajdziecie na niej Państwo prawdziwe klejnoty za niewielkie pieniądze. Być może Państwa teraz zaskoczę, ale tym kolejnym klejnotem są płatki owsiane. Jeśli spożywacie Państwo owsiankę na co dzień, to aż się chce powiedzieć, róbcie tak dalej. Sięgając po płatki owsiane, będziecie Państwo mogli cieszyć się przede wszystkim zdrowszymi jelitami, lepszą odpornością i, co bardzo ważne, piękniejszą skórą. Za to działanie płatków owsianych odpowiedzialne są m.in. awenantramidy, czyli związki, które występują prawie i wyłącznie w płatkach owsianych. A tą informacją o dobroczynnym wpływie płatków owsianych na zdrowie koniecznie podzielcie się ze swoimi dziećmi i ze swoimi wnukami. Okazuje się bowiem, że wczesne wprowadzenie owsa do diety dziecka wiąże się z mniejszym ryzykiem wystąpienia przewlekłej astmy w późniejszych latach jego życia. A my, w naszym wirtualnym sklepie, wróćmy jeszcze do chwilę do działu z warzywami. Jeśli chcemy zadbać o swoje zdrowie, to nie możemy wyjść ze sklepu bez czosnku. Czosnek to taki trochę mało romantycznie pachnący celebryta wśród warzyw, bo to właśnie po niego w pierwszej kolejności sięgamy, gdy dopadnie nas sezonowa infekcja. Miejmy jednak świadomość, że jego rola nie ogranicza się jedynie do wspomagania leczenia przeziębienia i wzmacniania odporności. Według doniesień ze świata nauki zmniejsza on również ryzyko rozwoju chorób serca czy na przykład demencji. Powiem nawet więcej, choć pewnie zabrzmi to mało realnie.
Regularne spożywanie czosnku po prostu jest w stanie wydłużyć życie. Dlaczego? Ano dlatego, że zmniejsza ryzyko zgonu z powodu chorób przewlekłych albo przed tymi chorobami chroni. Potwierdza to jedno z badań, w którym zaobserwowano, że u osób sięgających po czosnek więcej niż 5 razy w tygodniu, ryzyko zgonu jest o 11% niższe w porównaniu do tych spożywających czosnek rzadziej niż 5 razy w tygodniu. Zapewne zdążyli się Państwo zorientować, że na naszej zakupowej liście zabrakło owoców. I załóżmy teoretycznie, że możemy w sklepie kupić tylko jeden. Gdyby takie były założenia, to mój wybór padłby na awokado. Wbrew pozorom, awokado to nie warzywo, ale owoc, choć prawie wcale nie zawiera cukrów, no i oczywiście nie ma tego charakterystycznego dla owoców słodkiego smaku. Dlaczego zatem warto wybrać awokado? Powodów jest co najmniej kilka, ale ja chciałbym zwrócić Państwa szczególną uwagę na powiązanie pomiędzy jego spożywaniem a zmniejszeniem ryzyka rozwoju tzw. zespołu metabolicznego, czyli stanu patologicznego, które po prostu ma katastrofalny wpływ na nasze zdrowie. Według jednego z badań wystarczy spożywać pół awokado dziennie, aby zredukować prawdopodobieństwo wystąpienia zespołu metabolicznego aż o 50%. Zanim jednak wrzucicie Państwo ten owoc do swojego koszyka, sprawdźcie, czy nie ma na nim ciemnych plamek, czy nie jest również zbyt miękki, ponieważ to może świadczyć o jego zepsuciu. O awokado mógłbym mówić jeszcze godzinami, ponieważ jego wpływ na nasze zdrowie jest bardzo wszechstronny, ale w zanadrzu mam jeszcze kilka innych artykułów spożywczych, o których chciałbym Państwu opowiedzieć. Przechodząc do sedna. Nasza lista najzdrowszych produktów spożywczych ze sklepu byłaby niekompletna bez jajek. Polecam je każdemu, co prawda w ograniczonej ilości, mniej więcej jedno jajko dziennie, jedno jajko na 2 dni, ale szczególnie tym osobom, którym zaczyna szwankować pamięć. Ich żółtko kryje w sobie pewną wyjątkową substancję zwaną choliną, która jest ważnym składnikiem odżywczym dla mózgu, a tym samym zachowania funkcji poznawczych czy też pamięci, w szczególności w wieku starszym. Warto dodać, że cholinie w żółtku towarzyszą pewne wyjątkowe związki, a mianowicie zeaksantyna oraz luteina, czyli substancje, które są strażnikami naszych oczu i chronią przed chorobami związanymi z wiekiem, czyli przed zaćmą i zwyrodnieniem plamki żółtej. Chociaż luteina, zeaksantyna oraz cholina występują także w świecie roślin, to w jajkach są w tym samym miejscu, w tym samym czasie gotowe do wchłonięcia. Prócz tego jajka to wyśmienite źródło białka, a to kolejny ich atut, jeśli mowa o pozytywnym wpływie na zdrowie osób w podeszłym wieku. Odpowiednia podaż białka u osób starszych zmniejsza ryzyko rozwoju sarkopenii, czyli utraty masy mięśniowej. I tym oto sposobem dotarliśmy do ostatniego punktu naszej dzisiejszej listy, a mianowicie do marchewki. Dlaczego powinna wylądować w Państwa sklepowym koszyku? Przede wszystkim ze względu na zawartość beta-karotenu, czyli silnego przeciwutleniacza, który nie tylko wspomaga walkę z wolnymi rodnikami, ale również zmniejsza ryzyko rozwoju zaćmy, niektórych nowotworów, włączając w to raka piersi i raka jajnika. A wszystkim tym, którzy mają do mnie jakiekolwiek pytanie, przypominam, że na wszystkie pytania odpowiadam na prywatnej grupie na Facebooku. Przypominam także, że uczestnictwo w grupie oraz uzyskanie odpowiedzi zawsze było, jest i będzie darmowe. Zapisać się do grupy można klikając w link, który znajduje się w opisie tego filmu. A na dziś z mojej strony to już wszystko. Dziękuję za Państwa uwagę. Jak zawsze zapraszam do następnego odcinka. Do usłyszenia.